Szczęść Boże, Marta Klimczak, witam i zapraszam na prognozę pogody. Nad wschodnią, południową i zachodnią Europą układy wysokiego ciśnienia. Nad pozostałym obszarem niże z frontami atmosferycznymi. Warunki pogody nad Polską kształtować będzie słabnący układ wysokiego ciśnienia. Do kraju napłynie ciepła i wilgotna masa powietrza. Na południu, wschodzie oraz na Wyspach Brytyjskich zachmurzenie małe i umiarkowane. Nad pozostałą częścią kontynentu duże i całkowite. W Madrycie i Atenach opady deszczu. Najchłodniej 3 stopnie w Moskwie, najcieplej w Rzymie, gdzie termometry wskażą 19 stopni. Przechodzimy do mapy Polski. Na południu i w centrum zachmurzenie małe i umiarkowane. Nad pozostałym obszarem duże i całkowite. Temperatura maksymalna od 9 stopni na Podlasiu, Mazurach oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej do 13 na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. Będzie wiał umiarkowany, okresami silniejszy wiatr z południa. Wzrost ciśnienia na barometrach 1021 hektopaskali. A teraz zapraszam na przegląd regionów.